W tym filmie zajmiemy się pojęciem granicy. Ale nie będę tutaj zajmował się formalnymi definicjami, bo tymi zajmę się w następnych filmach. Ale pewnymi takimi intuicjami dotyczącymi tego pojęcia. Żeby się tak troszkę z nim oswoić, zanim zaczniemy formalnie się tym zajmować na poważnie. Warto, żebyście wiedzieli, że pojęcie granicy to jest pojęcie fundamentalne dla całej analizy matematycznej. Cały rachunek różniczkowy i całkowy jest oparty na tym pojęciu. W szczególności, zarówno pochodne, jak i całka są zdefiniowane jako pewnego rodzaju granice. No i granica to jest coś takiego, co pozwala nam włączyć do naszych rozważań nieskończoność, rozumowania zawierające nieskończoność. Pozwala nam na przykład wnioskować w następujący sposób: że jeżeli mamy dwie wielkości, które różnią się dowolnie mało, to znaczy, że w granicy są dokładnie sobie równe. No dobrze, zróbmy jakiś przykład. Powiedzmy, że mam funkcję f od x. Równa się x minus 1 przez x minus 1. No i moglibyście powiedzieć, że to jest strasznie głupia funkcja, no bo po prostu tutaj można licznik z mianownikiem skrócić, mamy to samo w liczniku co w mianowniku i dostaniemy funkcję stałą równą 1. To jest prawie, prawie prawda, ale nie do końca, dlatego że ta funkcja jest nieokreślona dla x równego 1. Gdybyśmy próbowali obliczyć wartość tej funkcji w jedynce, no to dostalibyśmy 1 odjąć 1 w liczniku, czyli 0, 1 odjąć 1 w mianowniku, czyli 0. Czyli dostajemy, że f od 1 jest równe 0 przez 0, a jak wiadomo, przez 0 nie można dzielić. Taka operacja dzielenia przez 0 jest nieokreślona, czyli ta wartość w jedynce jest nieokreślona. Natomiast jak weźmiemy sobie funkcję stałą równą 1, no to ona jest określona dla dowolnego x rzeczywistego. Czyli funkcja stała równa 1 to nie jest dokładnie to samo, co ta nasza funkcja. Więc możemy napisać, że to jest funkcja stała równa 1, ale z dodatkowym zastrzeżeniem. Mianowicie takim, że jest określona tylko dla x różnych od 1. Tylko dla x różnych od 1 ona jest określona i wtedy jej wartość jest równa 1. Natomiast wartość w jedynce jest nieokreślona. Ja się powtarzam, ale trudno, nieokreślona. No i teraz to jest rzeczywiście to samo, czyli taki wzór funkcji i takie opisanie funkcji definiuje nam tę samą funkcję, której teraz narysujemy wykres, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, o co chodzi w tym przykładzie. Czyli powiedzmy, że mam układ współrzędnych, tutaj powiedzmy będzie 1, tutaj będzie minus 1, tutaj jest 1, tutaj gdzieś na dole będzie minus 1. No i rysuję wykres mojej funkcji. No i moja funkcja jest stale równa 1. No a dla jedynki jest nieokreślona, to ja to tutaj zaznaczę w ten sposób, że narysuję takie kółeczko, które oznacza, że tutaj mamy przerwę w tym wykresie. Tutaj nie mamy żadnej wartości po prostu. Dla jedynki, wartość funkcji jest nieokreślona. Nie mamy tutaj żadnej wartości. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest wartość funkcji w jedynce. No ale to, co możemy zrobić, to możemy zapytać. Jaka jest granica wtedy, kiedy argumenty funkcji dążą do jedynki? Jaka jest granica tej funkcji w jedynce? No i granice oznacza się takim symbolem LIM, od słowa LIMES, które znaczy dosłownie granica. No i tutaj na dole piszemy, do jakiej wartości dążą argumenty funkcji. No a jaka będzie wartość tej granicy? To znaczy, jeżeli argumenty dążą do jedynki czy to z lewej strony, czy to z prawej strony, to do jakiej wartości, do jakiej liczby będą dążyły wartości funkcji tutaj? No zastanówmy się. Jak x jest różna od jedynki, to wartości funkcji są po prostu stale równe 1. No więc jeżeli zbliżamy się z argumentem do jedynki, to te wartości funkcji są stale równe 1. No więc granica również będzie równa 1 po prostu. Te wartości dążą do jedynki. Czyli, mimo że tutaj wartość tej funkcji jest nieokreślona w tym punkcie dla argumentu x 1, to określona jest jej granica, bo wartości z obu stron dążą do tej samej liczby do jedynki. No dobrze, zróbmy sobie inny przykład. Weźmy sobie funkcję g od x zdefiniowaną w taki sposób. Tu będziemy mieli dwa warunki, że jej wartość będziemy liczali z wzoru, że to jest x kwadrat dla x różnego od dwóch. No a dla x równego 2 wartość funkcji będzie po prostu równa 1. Czyli mamy funkcję określoną dwoma wzorami. Dla wszystkich xów z wyjątkiem dwójki obliczamy ją po prostu podnosząc x do kwadratu. Natomiast dla x równego 2 i wartość będzie równa 1. Spróbujmy narysować wykres tej funkcji. Narysuję tutaj układ współrzędnych. No, wartości tej funkcji są tylko dodatnie, dlatego dolna część tutaj płaszczyzny nie będzie nam w ogóle potrzebna. No i powiedzmy, że tutaj mamy jedynkę, dwójkę, minus jedynkę, minus dwójkę. No i teraz wykres tej funkcji to, gdybyśmy rysowali tylko tę górną część, to znaczy x kwadrat, no to wiecie, że to będzie parabola. Spróbuję teraz narysować parabolę. To nie jest łatwe. jedna gałąź druga gałąź no powiedzmy że może być no i gdybyśmy rysowali wykres funkcji x kwadrat no to po prostu ten wykres by byłby gotowy ale my rysujemy wykres tej funkcji naszej g która dla x równego 2 jest określona zupełnie inaczej czyli musimy tutaj wymazać kawałek ten który odpowiada wartości x równej 2 bo tutaj Wartość tej funkcji jest określona inaczej. Czyli tutaj mamy x równe 2, i tutaj ta wartość funkcji nie jest obliczana z tego wzoru. A ile ona wynosi? Ona wynosi 1. Dobrze, tutaj jeszcze brakuje skali na pionowej osi. To ja to teraz uzupełnię. Gdybyśmy liczyli z tego wzoru, to jaka była wartość tej funkcji x równego 2? No 2 do kwadratu to jest 4, czyli tutaj ta przerwa w wykresie odpowiada wartości równej 4. Czyli tutaj w połowie będzie dwójka, tutaj gdzieś będzie trójka. Gdzie będzie jedynka. No a ten wzór nam mówi, że funkcja g w punkcie x równym 2 jest równa 1. Czyli wartość ta x równego 2 jest równa 1. Czyli ona będzie gdzieś tutaj. Czyli dostajemy taką trochę dziwną funkcję, której wartości leżą na paraboli, aż tutaj dla x równego 2 następuje taki przeskok, że tutaj jak się zbliżamy do dwójki, to wartości leżą na paraboli, potem nagle dla x równego 2 wartość funkcji staje się równa 1, a potem znowu wartości leżą wzdłuż paraboli. Czyli mamy taką funkcję, o której powiedzielibyśmy, że jest nieciągła. No, jest to takie dosyć intuicyjne pojęcie. Formalnie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła lub nieciągła, no to oczywiście zajmiemy się tym w kolejnych filmach. No, ale to jest właśnie przykład takiej nieciągłej funkcji. Na razie na, na poziomie intuicji możemy to dosyć dobrze mi się wydaje zrozumieć. No dobrze. No więc tak wygląda wygrywka naszej funkcji. No i teraz to, czym chciałbym się zająć, to jest pytanie, jaka jest granica tej funkcji wtedy, kiedy x dąży do dwójki. No, wartość, wiemy jaka jest, wartość dwójca jest 1. A jaka jest granica naszej funkcji g wtedy, kiedy x dąży do dwójki? Czyli jaka jest granica, do jakiej liczby dążą wartości funkcji, wtedy, kiedy z argumentami zbliżamy się do dwójki, bądź to z lewej, bądź to z prawej strony. No to wartości funkcji wtedy zbliżają się do, do tej wartości, której tutaj brakuje w tym wykresie. Dlaczego tutaj brakuje? No brakuje czwórki. tak? Tutaj ten punkt, którego brakuje w tej paraboli, to jest punkt osłużonych 2 i 4. Czyli granicą tej naszej funkcji będzie po prostu czwórka. Czyli mamy taką sytuację, że wartość naszej funkcji w dwójce jest równa 1, a granica naszej funkcji w dwójce jest równa 4. Wartość różni się od granicy i to jest właśnie związane z tym, że tutaj jak gdyby w taki sztuczny sposób wyrzuciliśmy ten punkt z wykresu i, i zdefiniowaliśmy sobie wartość funkcji zupełnie inaczej. No ale na, niezależnie od tego, jaka ta wartość tutaj jest, no to granica, wartość tej granicy jest pewną ściśle określoną wielkością. I ona wynika z tego, jak zachowuje się ta funkcja w otoczeniu tego punktu. Że w otoczeniu tego punktu, w miarę jak zbliżamy się z argumentami do dwójki, to te wartości dążą do pewnej ustalonej liczby. Do konkretnej jednej ustalonej liczby, to liczby równej 4. Możemy zobaczyć, jak to dąży na kalkulatorze. Weźmy sobie najpierw 1,9, czyli liczbę trochę mniejszą od dwójki. Podnieśmy do kwadratu. No, i ta wartość 3,61, no to jest trochę mniej niż 4. No i zobaczymy, że jak weźmiemy 1,99, czyli zbliżymy się jeszcze bardziej do dwójki, podniesiemy do kwadratu, no to widzimy, że wartość zbliżyła się do czwórki. Jak weźmiemy sobie 1,999 i podniesiemy do kwadratu, no to dostaniemy wartość jeszcze bliższą czwórce. Jak weźmiemy 1, tutaj dużo jakichś dziewiątek, podniesiemy do kwadratu, to dostaniemy wartość, która bardzo niewiele różni się od czwórki. Zobaczcie, tutaj jest kilkanaście dziewiątek i dopiero dalej są jakieś cyfry, które odróżniają tę liczbę od czwórki. No i tak samo będzie, jak będziemy dążyć od góry. Weźmy sobie 2,1, podnieśmy do kwadratu. No mamy liczbę 4 4, no to jest sporo więcej niż 4, ale jak weźmiemy 2, i tutaj nie wiem, kilka zer i 1, podnieśmy do kwadratu, no to dostaniemy liczbę, która już się bardzo niewiele różni od czwórki. Jak weźmiemy 2, i tutaj damy jeszcze więcej tych zer, czyli będziemy naprawdę bardzo blisko dwójki. Podniesiemy do kwadratu, no to dostaniemy liczbę, która jest bardzo bliska czwórki. Czyli widać rzeczywiście, że wartości tej funkcji w otoczeniu x równego 2 dążą do czwórki. I czwórka jest granicą tej funkcji w tym punkcie. Formalne definicje granicy i związanych z nią pojęć, a także cała. Masa bardzo ciekawych przykładów pojawią się w kolejnych filmach, zachęcam do ich oglądania.